Władimir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga II, Niszcząca Moc. Kierując swoim pierwszym zespołem przekonałem się w praktyce, jak niezmiernie niszczącą mocą miażdżącą każdy materialny stan może stać się pogorszenie stosunków między pracownikami. Znacznie później dowiedziałem się, że właśnie z tego powodu rozpada się wiele zespołów, a początkiem może być mały drobiazg. To się zdarzyło i w moim przedsiębiorstwie. Rozpadło się i jednocześnie zgubiło kilka rodzin. Dziś nie mogę dojść, jak przeciwstawić się tej sile, rodzącej się spontanicznie i niepojętej dla zdrowego umysłu. Wszystko zaczęło się od decyzji kupna budynku z gospodarstwem. Poleciłem tę sprawę mojemu zastępcy do spraw administracyjnych, Aleksiejowi. Już Sinowi. On spełnił wszystkie procedury kupna, wypełnił papiery. Pojechałem zobaczyć: duży budynek, garaż, szklarnia, sauna, dwa tysiące metrów kwadratowych ziemi. Niepotrzebnym dodatkiem były owce i krowy, ale gospodarze musieli wyjechać i sprzedali je razem z całym dobytkiem. Karmy dla krów było dużo, a sąsiadka zgodziła się przychodzić i doić. Następnego dnia zaprosiłem pracowników przedsiębiorstwa i poinformowałem o nowym nabytku. Wyjaśniłem cel. Ten budynek przeznaczyłem dla gości na wypoczynek, dla naszych pracowników w weekendy i na obchody różnych świąt. Wypadało, żeby wszyscy razem popracowali. Należało zrobić remont, zmodernizować kuchnię i zagospodarować podwórko. Męska część z wielkim zachwytem podtrzymywała ideę. Kobiety zaczęły coś szeptać. Nie wiadomo, która z nich zasiała niepewność. Rezultat ich szeptu wygłosiła moja małżonka, oświadczając w ich imieniu, że ja i mężczyźni przekroczyliśmy wszelkie możliwe granice przyzwoitości w stosunku do kobiet. Pracujemy na równi z wami. A w domu sprzątanie, codzienne gotowanie, opieka nad dziećmi czy to jest niewystarczające? A teraz chcielibyście, żebyśmy jeszcze w pocie czoła pracowały na tym ogrodnictwie? Odwaliły kawał roboty przy remoncie? A następnie obsługiwały przyjęcia i wasze pijackie imprezy? I poleciało. Kobiety w rozgoryczeniu wylały na mężczyzn wszelkie niezadowolenia osobiste, rodzinne. Zrozumiałem to, gdy jedna z nich wykrzyknęła: Wam tylko się chce pograć w domino i w telewizor pogapić. W naszym przedsiębiorstwie żaden mężczyzna nie grał w domino. To jej mąż, strażak grał. Nie był u nas zatrudniony. Wyjątkowo poniosło małżonki pracowników. Jedna z nich w ogóle straciła rozum i w obecności wszystkich wypaliła do swojego małżonka. Od ciebie zawsze potem i najtańszymi papierosami śmierdzi. On bardzo lubił palić mocne, a teraz i obornikiem będzie śmierdzieć. Jej mąż poczerwieniał, nabrał powietrza i powiedział: Celowo, przejdę zapachem obornika, celowo, żebyś ty, Rotomanko, nie przychodziła do mnie z propozycją współżycia. Ona zalała się łzami. Kobiety zaczęły ją pocieszać, ją obrażoną biedaczkę, i jeszcze mocniej je poniosło. Rzucały obelgi, jakie tylko im przyszły do głowy. Pracował u nas pomysłowy Eugeniusz Kołpakow. Ulepszał różne rzeczy. Wynalazł na przykład oprzyrządowanie zwiększające wydajność produkcji. Potrafił wszystko wyremontować. Kobiety powiedziały do niego: wynalazcy, tu u nas są, tylko po takich wynalazkach sprzątania na cały rok. Polityki też dotknęły. Gorbaczow występuje, a Raisa decyduje. Ogłosiłem przerwę, przypuszczając, że wszystko się jakoś ułoży. Po przerwie wszyscy usiedli niby spokojni, ale odczuwało się wewnętrzne napięcie. Moja małżonka, w imieniu kobiet, z laickim spokojem we wścibski sposób postawiła ultimatum. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć rezydencję za miastem, proszę bardzo, ale noga żadnej kobiety tam nie postanie. To oznacza, że będzie ona wyłącznie waszą własnością. W związku z tym, że pieniądze mamy wspólne, nie macie prawa ich tracić bez naszej zgody i w ramach rekompensaty powinniście oddać nam jeden z samochodów osobowych z kierowcą do korzystania w prywatnych celach. Będziemy korzystać z samochodu po kolei. Pięknie, odrzekli mężczyźni, udławcie się. Oddamy to, co chcecie, żebyście nigdy się tam nie pojawiły. Maryśki, kołkozowe znajdą sobie na wiosce. Proszę, niech sobie szukają. Maryśki niedługo uciekną, bo komu jesteście potrzebni? Żaden mężczyzna, którego małżonka pracowała w przedsiębiorstwie, nie pojechał tego dnia do domu. Był piątek i pojechaliśmy na nasze rancho. Wszystko obejrzeliśmy, zaplanowaliśmy nasze prace remontowe. W sobotę uruchomiliśmy fińską saunę. Miejscowa kobieta na prośbę Eugeniusza przyszła wydoić krowę. Wszyscy staliśmy i patrzyliśmy, jak to się robi. Było przyjemnie. Krowa spokojnie stała, była łagodna. Jest nasza. Kobieta uprzedziła, że nie zawsze może przychodzić do dojenia. Trzeba było znaleźć kogoś jeszcze. Wieczorem wykąpaliśmy się w łaźni, przygotowaliśmy kolację. Stół był obficie zastawiony. Eugeniusz usmażył rybę. Wystawiliśmy wódkę, piwo Usiedliśmy do stołu i nagle słyszymy – mu, mu – woła krowa. Musieliśmy wstać i pójść do obory. Czas wydoić, a kobiety do dojenia nie ma. Stoimy wszyscy, ośmiu mężczyzn przed krową i nie wiemy, co mamy robić. Czy ktokolwiek potrafi wytłumaczyć uczucia ludzi w obecności zwierząt? Żyjesz sobie spokojnie, nie zwracasz uwagi na żadne zwierzątko i nagle w domu pojawia się zwierzę. Kotek, piesek albo jakiś inny braciszek mniejszy – i rodzą się uczucia do tego zwierzęcia, jak do dziecka. Troszczysz się o nie i martwisz. Skąd się to wszystko bierze? Może naprawdę pierwszy człowiek, Adam, kiedy Bóg polecił mu określić przeznaczenie i nazwać wszystkie stworzenia Boże, patrzył na nie w tej chwili z miłością i została nam ta miłość w spadku. Siedzi gdzieś głęboko i od czasu do czasu uwidacznia się. Tak czy owak, nie wiadomo, ale w nas wszystkich zrodziło się do tej krowy jakieś uczucie, a ona też nam to odwzajemniła. No i co z tego wyszło? Sergij, Chodokow mówi. Jej chyba mleko w wymiar rozsadza. Koniecznie trzeba coś zrobić. Wszyscy ruszyli na miszulina. Dlaczego kupiłeś krowę? A teraz żal się z nią rozstać. No. Przez dobę przyzwyczailiśmy się do niej jak do krewnej, a krowa patrzy na nas smutnym wzrokiem i milczy. A potem wyciągnęła głowę w moją stronę i zamuczała. Mu, i zrobiła to z taką prośbą, więc powiedziałem do Miszunina: Natychmiast zacznij doić, skoro ją kupiłeś. Miszunin szybko przyniósł węborek, założył chustkę, którą zostawiła do Jarka i przelazł przez zagrodę do krowy. Zwrócił się do nas z prośbą, żebyśmy na wszelki wypadek nie odchodzili. Ona pozwoliła mu się doić. Miszunin doi, a my myślimy, co w tym czasie moglibyśmy dla niej zrobić. A to przyniesiemy wody. Siano pod pysk podkładaliśmy, karmiliśmy ją chlebem. A na początku źle mu to wychodziło. Strzyczki były słabe. Często nie trafiały do wiadra. Później wszystko się wyregulowało. Minęło około 15 minut, a strzyczki nadal się sączą. Miszunin powiedział, nie wiadomo dlaczego szeptem. Pod, pot zalewa mi oczy. Podbieraliśmy chusteczki do nosa, żeby mu wycierać pod z szczoła. Sergiej... Wszedł na zagrodę, usiadł obok niego, w kucki, obserwując, jak idzie praca. I od czasu do czasu wycierał Aleksiejowi czoło. I nagle słyszymy oburzony szep cyrkiela. – Co ty tu robisz? Przecież krowę marnujesz. Z prawej ręki masz dobry strzyczek, a z lewej trzykrotnie mniejszy. Skrzywdzisz jej wymie. – Palce! – szepcił mi szunin. – Palce lewej ręki ścierpły. Lepiej byś mi pomógł. Serioza przesunął się do krowy z drugiej strony i zaczęli doić krowę razem. W pół godziny udoili cały węborek. Na kolację piliśmy parujące jeszcze mleko i wydawało nam się, że ono jest najcieplejsze, jakie kiedykolwiek piliśmy. Rano obudziła nas do Jarka i ze zdziwieniem powiedziała, że chce wydoić rano krowę, ale ona jej nie dopuszcza. Znowu poszliśmy wszyscy razem do obory. Zrobiliśmy wszystko tak, jak wieczorem i krowa dała się wydoić. Dziwne, mówi kobieta. Jeżeli spodobaliście się krowie, będziecie ją sami doić. Tak bywa. Jednych krowy dopuszczają, innych nie. Nasza krowa okazała się wyjątkowo wybredna. Mało tego, że nie dopuszczała do siebie żadnej z wynajmowanych przez nas dojarek to jeszcze wymagała, żeby w czasie dojenia ktoś stał przy pysku i ją podkarmiał, rozmawiał z nią. A doić powinny dwie osoby jednocześnie. Na każde dojenie powinniśmy chodzić we troje. W taki sposób podzieliliśmy pracę. Przypuszczaliśmy, że niedługo ją sprzedamy. Jednak we wiosce szybko rozniosła się wieść, że nasza krowa jest wybredna. Kupcy przychodzili, próbowali wydoić i nie udawało im się. Nie chcieli jej nawet kupić za psi grosz. Prawdę mówiąc, postawiłem im warunek: nie wolno jej zabić na mięso. Zaprosiłem weterynarza, a on tłumaczy: No, coś takiego się zdarza: jak bydło do kogoś przywyknie, to nikogo innego już przez długi czas może do siebie nie dopuścić. Co was podkusiło, żeby nauczyć ją czegoś takiego? Niczego dobrego nam nie doradził. Mało tego powiedział, że nasza krowa jest cielna, to znaczy, jest w ciąży. Kiedy przyjdzie czas, należy przygotować się do przyjęcia porodu. Termin wyznaczył w przybliżeniu. Oznaką tego wydarzenia miała być, miało być brak mleka. W związku z tym, że powinniśmy dyżurować we trzech, dużo czasu spędzaliśmy na ranczo. Byliśmy zmuszeni nawet czasami tam nocować. Nie mogliśmy przekonać naszych małżonek, że to przez krowę, bo przysięgały, że ich noga na Hacjendzie, jak to mówiły, nigdy nie postanie. A opowiadania o krowie słuchały jak tłumaczenia się. Kobiety i małżonki, które z nami pracowały, zupełnie straciły kontrolę nad sobą. Zaczęły puszczać nieprzyzwoite żarty. Ta, która opowiadała o złym zapachu swojego męża, powiedziała: Tylko do takich zboczeńców mogła przyczepić się taka zboczona krowa. Mąż jej na to odpowiedział: Chętnie przez całe życie będę doił milczącą krowę zamiast wysłuchiwać twojej głupiej gadaniny. Następnie przeniósł się na haciendę, a później wziął rozwód. Ożenił się z młodą wiejską kobietą z dzieckiem i został dobrym rolnikiem. Krowa przestała dawać mleko i my, zgodnie z radą weterynarza, wszystko przygotowaliśmy do wycielenia. Ale ocieliła się samodzielnie i bez problemu i przyszedł mu na świat bardzo uroczy byczek. Zaprosiliśmy weterynarza, a on popatrzył i powiedział: nic przy niej nie trzeba robić, wszystko sama zrobiła. Teraz tylko utrzymujcie higienę i dobrze jej karmcie. W przyszłości udało się przekazać krowę i byczka w dobre ręce. Chodziliśmy popatrzeć, jaki piękny stał się nasz byczek, z krową też wszystko. Się normowało, do dzisiaj ją wspominamy. Ciekawe, czy ona też nas wspomina. Z krową to oczywiście wszystko się wyregulowało, lecz zgody w przedsiębiorstwie odbudować się nie udało. Musiałem rozdzielić firmę na dwie oddzielne. Sam na zafraktowanym statku wypłynąłem w długie handlowe rejsy po rzece OP na północ. W przerwach między rejsami wykonywałem rejsy czarterowe dla rosyjskich i zagranicznych przedsiębiorców. Wysnułem dla siebie wniosek. Pewnym warunkiem sukcesu wśród innych jest porozumienie w zespole, wiara nie tylko w swoje zdolności, ale i w zdolności każdego pracownika. Wiara otaczających pomnaża każdy talent.